W tamtym roku edycja Tymbarka nie odbyła się ze względu na pandemię. W tym roku na szczęście pandemia pozwoliła rozpocząć rozgrywki. 22. edycję turnieju z podwórka na stadion. Jesteśmy na samym początku. W tym tygodniu odbywają się turnieje powiatowe w każdym powiecie naszego województwa opolskiego. Znajdujemy się dzisiaj w Centrum Sportu, gdzie mamy powiat opolski i miasto Opole, w którym biorą udział dzieci z kategorii U12, U10 i U8, a także dziewczynki. I jaka będzie dalsza faza? Z każdego powiatu, w każdej kategorii wiekowej wyłonimy najlepszą drużynę, które spotkają się na turnieju finałowym województwa opolskiego. A ty jako trener, koordynator, jak patrzysz właśnie na tego typu turnieje? No wiemy, że nastąpiły pewne zmiany w Polskim Związku Piłki Nożnej. Szczególnie dzieci w kategoriach U11, U10 i w dół mają już grać typowo bez wyników. Ma być to przede wszystkim zabawa w formie turniejów, festynów. Tutaj ten turniej, no jest jeszcze klasyfikacja. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale najważniejsze, że dzieci się bawią, cieszą się grą i to jest najważniejsza rzecz. Tymek, gratulacje, bo słyszałem, że już dotarliście do finału. No, dotarliśmy. Jak się dzisiaj grało? Z kim graliście mecze? Na boisku było ciężko? No, w niektórych meczach było ciężko, ale w niektórych meczach było trochę łatwiej. Jaką drużynę reprezentujesz? Odrę Opole. No i jak Odra dzisiaj gra? Powiedz, na jakiej pozycji grasz? Jak dzisiaj ta wasza gra wyglądała? Na razie wygraliśmy wszystko. Ja gram na pozycji obrońcy. W turnieju Tymbarku grałem 4 razy już. Z sukcesami? No, najlepiej jak do tej pory graliśmy, to drugie miejsce miałem z moim kolegą w drużynie. A co jest twoją mocną stroną jako zawodnika? Co, nad czym najbardziej z kolei pracujesz, co chcesz poprawić w swojej grze? No, jak najczęstszy odbiór piłki do zawodników, którzy biegną w stronę naszej bramki. A na koniec nie mogę nie zapytać, kto jest twoim piłkarskim idolem. No, Robert Lewandowski. Ale to napastnik, a obrońca? Obrońca? No to Kamil Glik trochę. Finał teraz przed wami, ale finał to chyba nie najważniejsze. Chyba najważniejsze to, że ten turniej powrócił po tym roku przerwy. No, my się bardzo z tego cieszymy, że możemy powrócić i do formuły tego turnieju i że chłopaki mogą znowu zmierzyć się tutaj w tych pierwszych kwalifikacjach. Dla nich to jest na pewno mega fajne, mega ważne. Dużo jest radości przy tym. Mecze jak na razie wszystkie po naszej myśli, także nic, tylko się cieszyć. To jest kategoria U10, czyli chłopcy do 9 roku życia. No a tak dla ciebie szkoleniowo, co tutaj jest najważniejsze? Bo oczywiście awans do kolejnej rundy to jedno, no ale to takie wspólne spotkanie boiskowe też z innymi drużynami, to też pewnie jakiś cel sobie też przed takim turniejem stawiałeś. No my zazwyczaj grając, czy uczestnicząc w turniejach, czy w meczach jakichś sparingowych i tak dalej, cele sobie jakieś zakładamy. Dzisiaj był taki cel, żeby przede wszystkim dobrze się bawić, bo to jest w każdym wydarzeniu naszym sportowym najważniejsze. No i po minach chłopaków na pewno można takie wnioski wyciągnąć, że oni dobrze się bawią.